Witam Was serdecznie na tym webinarium, które będzie trwało jedną godzinę. Ja nazywam się Wioletta Matusiak i jestem trenerką związaną z edukacją. Angażuję się w takie projekty, które zmieniają polską rzeczywistość edukacyjną. I dlatego też współpracuję z Centrum Cyfrowym przy projekcie Spółdzielnia Edukacji i jestem też mentorką w kursie dla bibliotekarzy Spółdzielnia Edukacji w Bibliotece. Nasz webinar dzisiejszy nosi tytuł Jak być zdalnym, zdolnym bibliotekarzem. Jeszcze zanim przejdę dalej, to myślę, że może być Wam potrzebne coś do pisania, dlatego że będziemy rozmawiać o różnych rozwiązaniach, pomysłach na to właśnie, jak prowadzić bibliotekę, jak prowadzić Wasze zajęcia i kontaktować się z czytelnikami w czasie pandemii. Więc coś do pisania, kawałek kartki, długopisa, może warto jeszcze teraz o to zadbać. Dobrze. Chciałam zacząć od takiego cytatu Karola Darwina, który może jest trochę niepokojący, a to zależy, może dla których nie. Gatunkiem, który przetrwa, nie jest ani ten najsilniejszy, ani najinteligentniejszy. Przetrwa ten, który potrafi się zmieniać. Tu w tym cytacie zastanowiło mnie słowo zmieniać, że jest w czasie niedokonanym. Nie zmienić raz, ale potrafi się zmieniać. I myślę, że my znaleźliśmy się w takim czasie, kiedy życie, kiedy sytuacja zmusza nas do tego, aby się zmieniać, aby zmienić swoje metody i myślę, że zmiany, jakie zostaną po tej pandemii, to my jeszcze dzisiaj nie umiemy ich sobie nawet wyobrazić. Dlaczego biblioteki, słuchajcie? Biblioteki to jest bardzo, bardzo ważne miejsce. Wy o tym wiecie najlepiej, bibliotekarze. Wręcz w 1989 roku zostało po raz pierwszy użyte pojęcie trzeciego miejsca. I długo nie było wiadomo, która przestrzeń społeczna zyska opinię trzeciego miejsca. I wielu badaczy, wielu obserwatorów życia społecznego wskazuje w dniu dzisiejszym na to, że to właśnie biblioteki, poprzez to, że w ostatnim dziesięcioleciu tak bardzo się zmieniły, to właśnie biblioteki są nazywane tą przestrzenią, tym trzecim miejscem. A co to jest to trzecie miejsce? Trzecie miejsce to jest taka przestrzeń, gdzie po pracy, ale też nie w domu, spotykamy się ze znajomymi, gdzie odpoczywamy od naszej pracy, od naszych rutynowych zajęć, gdzie nabieramy oddechu, ale też się rozwijamy. Więc często takie połączenie biblioteki jako miejsca spotkań, sali konferencyjnej, wystawowej, ale też kawiarni, to jest właśnie to trzecie miejsce. Jeżdżąc po Polsce, często właśnie takie biblioteki odwiedzam, takie biblioteki widzę i biblioteki właśnie w tą stronę się zmieniają i powstają takie otwarte miejsca zachęcające do przychodzenia tam, do spotkań, ale też do swojego własnego rozwoju. Okej. Świat, który teraz mamy, który zaobserwowaliśmy, który obserwujemy, trochę nas może przerażać. Wydaje się, że czasy są bardzo trudne. Niemniej jednak chciałabym tutaj wskazać, że oprócz tego, że jest trudno i że lękamy się, boimy się, jesteśmy często też przerażeni, to z drugiej strony dzieją się niesamowite innowacyjne rzeczy.
I tutaj mam taki przykład bramy do odkażania dla personelu medycznego i jest ona zbudowana przez młodych naukowców z Politechniki Śląskiej. I już jest testowana właśnie gdzieś na Śląsku, w szpitalach, po to, żeby pomóc właśnie personelowi medycznemu w pracy. Wiem, że też drukowane są na drukarkach 3D części, które zamieniają zwyczajne maski do nurkowania w maski, które służą medykom do oddychania podczas zabiegów, podczas opiekowania się pacjentami, ale też służą chorym do oddychania. Więc taka część wydrukowana na drukarce 3D, która pomaga zamienić zwyczajny przedmiot w przedmiot medyczny. Obserwujemy niesamowity rozkwit innowacji. Nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Wynalazki, które dotychczas odłożone były gdzieś na półkę, zyskują szansę na to, aby ratować ludzkie życie. Okej. Co dalej? Wyścigi o to, kto pierwszy znajdzie szczepionkę na koronawirusa, doprowadziły do tego, że ludzie wymieniają się, naukowcy wymieniają się wiedzą, doprowadziły do transferu wiedzy i technologii. Mnóstwo firm farmaceutycznych i uniwersytetów współpracuje ze sobą w celu wynalezienia tej szczepionki, a także Polska Agencja Badań Medycznych uczestniczy i współpracuje, stwarza przestrzeń do współpracy dla naukowców. Świat wyhamował gospodarczo, jednak dzieją się te innowacje i warto też powiedzieć o tym, że działania krajowe i międzynarodowe, obserwujemy te działania, które powodują powstanie wielu innowacji. I na przykład takim przykładem jest aplikacja dla policji, która monitoruje osoby przebywające na kwarantannie, gdzie za pomocą geolokalizacji możemy wiedzieć, w którym miejscu znajdują się osoby zakażone koronawirusem. Pomaga to policji w nadzorowaniu tych osób. Przemysł, ale też firmy, które, no na przykład gastronomia, które w tych czasach myślę, że nie mają lekko, wpadły na bardzo innowacyjny pomysł, w jaki sposób no przede wszystkim nie upaść. I akcja, która nazywa się Posiłek dla lekarza, gdzie restauracje gotują obiady, dostarczają za darmo te posiłki do szpitali, do ośrodków zdrowia, tam gdzie opiekują się ludźmi chorymi. Oczywiście ktoś za te posiłki płaci. I ostatnio widziałam na Facebooku tutaj lokalnie w restauracji Paragon, gdzie mieszkaniec miasta wykupił jakąś ilość posiłków, Paragon opiewał na 650 zł i dzięki temu ta restauracja, ta jadłodajnia może ugotować i dostarczyć dla medyków posiłki. Także w taki sposób też innowacyjny działają firmy i sytuacja tak trudna, o której się znajdujemy, rodzi właśnie takie innowacyjne działania, ale też na przykład niesamowite pomysły pomocy sąsiedzkiej. I widzieliśmy, obserwujemy to na Facebooku, w pierwszych dniach kwarantanny pojawiło się ogłoszenie skierowane do sąsiadów. Zobaczcie, zupełnie anonimowe. Wiemy tylko, że to są sąsiedzi spod 77 numeru. Zapraszają do tego, że pomogą seniorom w dostarczaniu jedzenia. Zrobią zakupy, chętnie pomożemy. I taki plakat został wywieszony na klatce schodowej. Akcja, która ma na celu szycie maseczek, nie tylko dla medyków, ale też dla społeczności lokalnych. I
już ma to ogromny zasięg i co nóż widzimy na Facebooku, że nowe grupy krawcowe, niekrawcowe i nawet widziałam, że biblioteka jedna też przyłączyła się do akcji szycia maseczek. Albo akcja wyprowadź psa, która nazywała się już pies w koronie. Pies w koronie, hashtag pies w koronie, akcja pomocy w wyprowadzaniu psów. Więc świat wyhamował gospodarczo, jednak obserwujemy mnóstwo innowacji, zarówno na szczeblu rządowym, pozarządowym, ale też takim naszym lokalnym. No i przede wszystkim obserwujemy też poprawę jakości powietrza w miejscach, gdzie no, życie wyhamowało, a wcześniej były kłopoty z jakością powietrza. Więc oprócz tego, że czujemy lęk, to coś w człowieku jest takiego, które pcha go do działania. I teraz podzielę się z Wami swoim osobistym doświadczeniem, gdzie na początku, kiedy odwołano mi wszystkie szkolenia, które miałam prowadzić w tym miesiącu, stworzyła się taka przestrzeń do tego, abym mogła wrócić do czegoś, co planowałam od miesięcy, a mianowicie pomysł razem ze studiem rysunkowym, ze studiem graficznym Dinksy z Cieszyna, gdzie chcieliśmy przygotowywać materiały edukacyjne, dobre materiały edukacyjne, które pomogłyby się dzieciom uczyć, ale nigdy nie mieliśmy na to czasu. W sytuacji, kiedy te szkolenia zostały odwołane, skomunikowałyśmy się ze sobą i bardzo szybko powstał pomysł na film. Zastanawiałyśmy się, czego mógłby dotyczyć. I oczywiście to były pierwsze dni, kiedy przestaliśmy chodzić do szkół, więc naturalnym wydawało się to, żeby zrobić film o tej sytuacji. I wtedy to były pierwsze dni pobytu dzieci w domu, pierwsze takie chwile, kiedy chcieliśmy rozmawiać o tej trudnej sytuacji z naszymi dziećmi, a było to trudne, wielu rodziców nie wiedziało jak. I wtedy zrodził się pomysł właśnie na krótki film o wirusie na literę K i o szmii. Nie wiem, czy go widzieliście, ale w dalszej części na jednym ze slajdów będę też umieszczała link do tego filmu. Film jest krótki, 6-minutowy i no wiemy, że się podoba i że ludziom pomaga w tym, żeby rozmawiać z dziećmi o tej sytuacji. Od czego zacząć? Od czego zacząć jako osoba, która ma odnaleźć się w tej sytuacji, pracuje w bibliotece, ale myślę, że nie tylko, że nauczyciele czy inne grupy społeczne też mogą znaleźć tutaj jakieś rozwiązanie. Od czego zacząć? Ja myślę, że od siebie, tak? Że warto popatrzeć na siebie, na swoje zasoby, ale przede wszystkim na swoje nastawienie. I chciałabym tutaj wspomnieć o badaniach, które przeprowadziła Carol Dweck razem z Martinem Seligmanem, ojcem psychologii pozytywnej. I oni obydwoje twierdzą, że kluczem do wszelkiego rozwoju jest nastawienie. Dlatego warto przyjrzeć się swojemu nastawieniu w kontekście od tego, od czego zacząć. Są osoby, które są nastawione na trwałość. Co to znaczy? To są osoby, które raczej unikają wysiłku związanego ze swoim rozwojem, zakładając, że wszystko, co osiągamy, ma wynikać z naszych umiejętności, a w sytuacji niepowodzeń no, często oddalamy to od siebie i zwalamy, czy winimy za nasze niepowodzenia czynniki zewnętrzne, albo poszukujemy winy w innych, a siebie traktujemy z pobłażaniem. Natomiast ci,
którzy są nastawieni na rozwój, poszukują wyzwań, mierzą się przede wszystkim z popełnianiem błędów, mają zgodę na to, że błędy można popełniać, no i nastawieni są też na ciężką pracę, no ciężką może w cudzysłowie. Wszystko traktują pozytywnie, jako możliwość rozwijania własnych umiejętności, przede wszystkim przez praktykowanie i doświadczanie. Więc teraz zastanów się, czy ty jesteś osobą, która jest nastawiona na stałość, czy jesteś osobą nastawioną na rozwój. Dlatego, że uświadomienie sobie tego, jakim jestem typem, może spowodować zmianę. Tak, nad tym można pracować. Jeśli jestem osobą nastawioną na stałość, mogę poczynić pewne kroki, aby zacząć działać. Co dalej? Co dalej? Kiedy już wiesz o sobie trochę, kiedy podjąłeś decyzję, że chcesz być osobą nastawioną na rozwój, proponujemy, żeby zrobić diagnozę. Jeśli jesteś bibliotekarzem i chcesz rozpocząć działania w świecie online, to przede wszystkim zastanów się, jakie są twoje grupy odbiorców dotychczasowe, które przychodziły do twojej biblioteki. Zastanów się, czy to są seniorzy, czy to są dzieci, młodzież, czy to są rodzice z dziećmi. To będzie miało kluczowe znaczenie w tym, w jaki sposób zaplanujesz komunikację i jakie zaplanujesz działania. Zastanów się, czego twoi czytelnicy potrzebują w tym czasie, czego im najbardziej brakuje i w jaki sposób jesteś w stanie ty jako bibliotekarz, bibliotekarka odpowiedzieć na te pytania. Oprócz tego, że się zastanowisz, to możesz ich zapytać. To jest bardzo fajne podejście, rekomendowane przez nas. Nie zgaduj, czego potrzebują, zapytaj. W jaki sposób to zrobić? No myślę, że najlepiej przez media społecznościowe, ale jeżeli twoi odbiorcy, to seniorzy, którzy nie mają dostępu, to wiadomo, że zrobisz to w inny sposób. Że weźmiesz telefon, zadzwonisz i po prostu w ten sposób będziesz w kontakcie. Kolejnym krokiem jest wybranie kanału, za pomocą którego będziesz się kontaktować, no i później planowanie działań, zbieranie pomysłów i pierwsze twoje działania. Chciałabym tutaj zatrzymać się przy tych kanałach komunikacji na chwileczkę, dlatego że jest to dość istotne. Bo wszystko jest twoją decyzją, jaki kanał wybierzesz, czy skorzystasz z tego, co już jest, strona internetowa, biblioteki, czy jednak, czy macie stronę na Facebooku i będziesz tam podejmował różne działania, czy zdecydujesz się na jakiś rodzaj kontaktu online, to wszystko jest twoja decyzja, dlatego że ty znasz najlepiej swoich czytelników. I w jednej bibliotece sprawdzi się Messenger, w drugiej Skype, w trzeciej Hangout, w czwartej Facebook, a w piątej żadne z tych rozwiązań. To ty decydujesz. Warto, żebyście też pamiętali o tym, że wasz kontakt z czytelnikami może być albo jednostronny, to znaczy, że jest nadawca, który nadaje komunikat i po drugiej stronie odbiorca go odbiera, ale nie ma interakcji. Albo możesz wybrać taką formę, że komunikujesz się i zachęcasz do interakcji. I wtedy dostajesz informacje, dostajesz może jakieś odpowiedzi na twoje wyzwania, czyli możesz kontaktować się w jedną stronę i nadawać komunikat po to, żeby go ktoś odczytał, ale możesz też zachęcać do komunikacji dwustronnej, czyli dostawać odpowiedzi od swoich czytelników. I teraz powolutku przejdziemy do pomysłów, czyli odpowiedzi na pytanie, co możesz robić. Możesz się inspirować, szukając pomysłów, szukając wsparcia w internecie.
i gdzie to robić. Ja podczas przygotowań do tego webinaru kontaktowałam się z kilkoma osobami, które bardzo mi pomogły w przygotowaniu, dlatego że ja nie jestem bibliotekarką, więc potrzebowałam różnego rodzaju podpowiedzi i dowiedziałam się, że jest forum dla bibliotekarzy, na którym w chwili obecnej jest 4873 członków. I to forum bardzo, bardzo prężnie działa. Codziennie pojawia się mnóstwo informacji i też dostałam taką informację o tym forum, że jeżeli poszukujesz jakiegoś rozwiązania i tam zapytasz, to za chwileczkę dostajesz odpowiedź. Dlatego polecam to forum. Jeśli jeszcze tam nie jesteś, to warto tam zajrzeć. Także Centrum Edukacji Obywatelskiej. Mam propozycję dla bibliotekarzy. I jest to na przykład akcja Noc Bibliotek, gdzie możecie znaleźć mnóstwo materiałów. Jest to ogólnopolska akcja, która w niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania z zasobów bibliotek. Pokazuje różne instytucje kultury, gdzie znajdują się oferty dla osób w każdym wieku, łączy ludzi i pokazuje biblioteki jako centra żywej kultury i edukacji. I takie projekty Centrum Edukacji Obywatelskiej jak gry literackie albo domowe historie rodzinne o słowach, to są zasoby właśnie, które chciałabym polecić. Znajdziecie w sieci zarówno stronę internetową, znajdziecie grupy na Facebooku i strony na Facebooku, gdzie możecie szukać inspiracji. W jaki sposób udostępniać zasoby, w jaki sposób przeprowadzić gry, również teraz w czasie online. Kolejnym takim miejscem, które znalazłam w sieci, jest Lustro Biblioteki i po otwarciu tej strony od razu dla bibliotekarzy znajdują się dwie propozycje, dwa artykuły, które w jakiś sposób mogą Wam pomóc. I jednym z nich na przykład jest proste działania w social mediach dla bibliotek, nie tylko na czas koronawirusa, albo 6 pomysłów na zorganizowanie pracy zdalnej dla bibliotekarzy. Więc takich miejsc, które pomagają Wam w zorganizowaniu się, wskazują na narzędzia, jest na pewno kilka sprawdzonych. Także chciałabym tutaj wspomnieć o działaniach Centrum Cyfrowego, Spółdzielnia Otwartej Edukacji i to jest kurs internetowy w bibliotece. W dniu dzisiejszym nie można się na niego zapisać, on właśnie się skończył. Będzie można zapisać się od stycznia. To życie projektowe niestety takie jest, więc od stycznia będziemy Was zapraszać. Jest to też miejsce, które propaguje tworzenie własnych materiałów, uczy bibliotekarzy, w jaki sposób je tworzyć, gdzie je znaleźć, ale też jak je publikować, czym są licencje i w jaki sposób na wolnych licencjach opublikować własny materiał. Co możesz zrobić? Możesz dołączyć do inicjatyw, które już działają. Są to inicjatywy lokalne, są to inicjatywy ogólnopolskie, a nawet o ogólnoświatowym zasięgu. Tutaj warto, chciałabym wspomnieć, że zachęcam Was do współpracy. Niekoniecznie musisz wymyślać swoją akcję, ale warto skorzystać z tego, co już jest, tym bardziej, że czytelnicy bardzo chętnie się w takie akcje angażują, czując się częścią czegoś większego. Więc jako bibliotekarz możesz takie akcje proponować. I chciałabym teraz przedstawić na przykładzie jednej bibliotekarki, jest to Ania Gawrońska z biblioteki w Zawierciu, z filii numer 10,
Prowadzi ona jednoosobową bibliotekę i bardzo szybko zareagowała na sytuację pracy zdalnej i przeniosła swoje działania do sieci. Zdiagnozowała swoich czytelników w kilku takich grupach. Jedną z tych grup są rodzice z małymi dziećmi, którzy przychodzili do biblioteki na spotkania bajeczki dziesiąteczki w ramach takiego projektu, który Ania koordynuje, Biblioteka w Dychę. I co tutaj jest bardzo ważne, Ania czyta fragmenty książek, bardzo ważne, i Ania na to mnie uczuliła, żeby w tym momencie wspomnieć Wam, możliwe, że to wiecie, ale warto wspomnieć, że żeby przeczytać fragment książki współczesnej, potrzebujecie zgody wydawnictwa. Książki, których autor zmarł 70 lat temu, możecie czytać. Oczywiście warto, jeżeli są to książki tłumaczone, to 70 lat od śmierci też tłumacza nas obowiązuje. Natomiast wydawnictwa, okazuje się, bardzo chętnie zgadzają się na przeczytanie fragmentu książki. Już moment, zniknęła mi prezentacja, już jest. I taki fragment książki Ania czyta, nagrywa razem z informacją dla rodziców, w jaki sposób można dalej pracować z tym tekstem, zapraszając do tego, aby przeczytać więcej, w jaki sposób wykonać pracę plastyczną albo w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem po przeczytaniu wiersza. Kolejnym działaniem, do których Ania zaprasza swoich czytelników w filii Biblioteki w Zawierciu, jest akcja upowszechniania dzieł sztuki. Czytelnicy zaklęci w sztuce. I tutaj oczywiście za zgodą Ani pokazuję Wam z jej strony na Facebooku dwa zdjęcia, gdzie zobaczcie, Ania przebrała się za dziewczynę z perłą, a tutaj niestety nie znam drugiego autora tego malarza, ale tutaj zobaczcie, jaki fajny pomysł na poznawanie dzieł sztuki. Wiem, że ta akcja cieszy się dużą popularnością. No i wyobrażam sobie to tak, że takie wyzwanie pojawia się na stronie internetowej albo na Facebooku, jeżeli prowadzicie dla swojej biblioteki, i uczestnicy wyszukują swoje ulubione obrazy. Oczywiście warto im wskazać, gdzie można wyszukać. No i tworzą taką inscenizację, przebierają się, robią zdjęcie, przesyłają Wam, a Wy publikujecie to na stronie internetowej albo facebookowej Waszej placówki. Sleep Face to jest kolejna akcja, bardzo swego czasu popularna i w Polsce również, która zachęca do tego, żeby stworzyć całość razem z okładką książki. Czyli tak dopasować okładkę książki, aby wpasować ją w kontekst pomieszczenia, ubrania naszego, żeby tworzyła całość. I to jest niezwykle, niezwykle popularne. Więc jeżeli jeszcze nie robiliście tego wyzwania, no to zachęcam Was serdecznie do spróbowania. To jest kompletnie niesamowita akcja. Biblioteka publiczna w Dąbrowie Górniczej zaprosiła swoich czytelników do rymowania nazwisk twórców, nazwisk poetów, i tworzą z tych rymowanek tak zwaną piosenkę kryzysową. Zachęcam Was koniecznie po tym webinarze
wyszukajcie i posłuchajcie tej piosenki kryzysowej. Na stronie Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej na pewno znajdziecie. A na czym polegała cała akcja? Trzeba było wybrać nazwiska dowolnych utworów, autorów, czterech pisarzy, prozaików, poetów i dwa te nazwiska powinny się rymować. Później, zobaczcie, że jest tutaj link, słuchaliście podkładu muzycznego, który był rytmicznym, takim rapującym podkładem i nagrywaliście te nazwiska tych poetów rymujące się w rytm tego rapu. Nagrywaliście, przesyłaliście pod wskazany adres, otwórz ktoś Buka, no i te nagrania spływały do organizatorów tej akcji i oni wrzucali te wasze rymy w jeden utwór. I można odsłuchać teraz tą piosenkę i jest czymś naprawdę niesamowitym. Wydaje się skomplikowane, natomiast okazało się, że czytelnicy bardzo, bardzo entuzjastycznie podeszli do tego wyzwania. Także zachęcam was, otwórz ktoś Buka. Zupełnie inne działanie. Można organizować wystawy online i taką wystawę przykładową możecie znaleźć na stronie Biblioteki Publicznej w Krynicy Zdroju. Ta biblioteka utworzyła kilka takich wystaw. Po wejściu na tą wystawę pojawia się nam ruchomy obraz i tutaj widać, że ta wystawa składa się z czterech plakatów. Te plakaty można po kolei obejrzeć, przeczytać i w ten sposób uczestniczyć w wystawie. Ja jestem z Cieszyna, więc chciałabym wam też zaprezentować działania Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, gdzie panie bibliotekarki zapraszają swoich czytelników do zabawy. Co jakiś czas pojawia się nowa litera alfabetu i uczestnicy zabawy proszeni są o to, aby podać tytuł książki zaczynający się na tą literę. Po komentarzach, jakie pojawiają się na stronie internetowej, na stronie facebookowej biblioteki, widać, że akcja bardzo, bardzo się czytelnikom podoba. W Cieszynie także na skwerze Ireny Sendlerowej powstała społeczna wymienialnia książek. Jest to miejsce, gdzie można samemu przynieść, zostawić książkę, po to podzielić się. Zastanawiam się, czy dzisiaj w dobie pandemii wypożyczanie i wymienianie się jest dobrym pomysłem, ale przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa możliwe, że to mógłby być jakiś pomysł na kontakt z czytelnikami. Kolejny pomysł, jaki znalazłam, to wyzwania zarówno dla seniorów, jak i dla dzieci, które zachęcają do poszukiwania i dzielenia się wiedzą. Są to pytania do czytelników, które sprawdzają ich wiedzę i na przykład w jakim mieście toczy się akcja książki Tajemnica Zielonej Pieczęci. I takie wyzwania pojawiają się na stronie biblioteki codziennie, co jakiś czas, właśnie po to, żeby aktywizować, żeby nie zapomnieli czytelnicy
o bibliotece i żeby byli zaangażowani. Różnego rodzaju zagadki. Ok. Warto też śledzić rzeczy i inicjatywy, które dzieją się na przykład z inicjatywy pisarzy. I taka strona spotkania z autorami, reklamowana jako codzienne przeciwwirusowe spotkania literackie, odbywa się w sieci codziennie. Więc na swojej stronie internetowej czy na stronie facebookowej warto po prostu udostępnić link, powiedzieć swoim czytelnikom o takim działaniu, aby mogli skorzystać z tych spotkań, aby o tym wiedzieli. I kolejny przykład z Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. I on trochę przypomina moje działania, które podjęłam na samym początku, jak zostaliśmy w domach. Na Facebooku robiłam wyzwania dla rodziców, którzy mówili głośno o tym, że nie mają pomysłów na to, w jaki sposób bawić się z dziećmi, że już pomysły się wyczerpały, więc ja wtedy codziennie rano postanowiłam publikować wyzwanie. I Biblioteka we Wrocławiu, widzę, że też takie wyzwania czytelnicze podjęła. One oczywiście są związane z książką i są w ogóle niesamowite. Zobaczcie, najstarsza książka w twojej kolekcji. I uczestnicy zabawy, czytelnicy biblioteki wyszukują w swoich zbiorach najstarszą książkę, piszą tytuł tej książki, autora, ale też przesyłają jej zdjęcie. I jest to świetna okazja do tego właśnie, żeby sięgali po książki, żeby ludzi aktywizować. Drugie wyzwanie, książka z podpisem autora. I pierwszy wpis, na jaki trafiłam, to Johna Irwinga, i jedna z czytelniczek biblioteki chwali się tym, że ma podpis Johna Irwinga, więc coś niesamowite. I na przykład ulubiona zakładka do książki. I może to być też połączone nie tylko z pokazaniem swoich zakładek, a wiem, że mole książkowe, czyli ludzie, którzy lubią czytać książki, mają swoje ulubione zakładki do książek. Ale też możemy połączyć z takim działaniem, gdzie pokazujemy naszym czytelnikom, jak mogą samodzielnie taką zakładkę do książki zrobić. Więc bardzo, bardzo fajna akcja, która cieszy się ogromnym powodzeniem we Wrocławiu. A właśnie, i tutaj pomysł z Cieszyna, czyli krótki film o wirusie na literę K i o żmii. I już jak wcześniej wspomniałam, powstał po to, aby po obejrzeniu tego filmu zaprosić dzieci do rozmowy. Zaraz po jakimś czasie, po tygodniu, zobaczyliśmy, że jest duża potrzeba mówienia nauczycielom, rodzicom o tym, w jaki sposób pracować z tym filmem, i powstały karty pracy, takie właściwie karty do inspirowania się, i one tutaj w tych dwóch linkach się znajdują. Karty inspiracyjne i film. Polecam Wam serdecznie, jeśli jeszcze nie widzieliście. Okej. I teraz zastanawiam się, czy jeszcze tych pomysłów, czy jeszcze nie wyczerpałam. No jeszcze nie. Jeśli jeszcze macie głód i chcielibyście więcej, no to propozycja jest taka, abyście spróbowali zorganizować własne inicjatywy. Żebyście pobudzili swoją kreatywność, żebyście spróbowali zapalać innych do działania, dzielili się tym, co macie, co umiecie, albo uczyli innych. I te propozycje, jeśli w sytuacji, kiedy
Te wszystkie poprzednie już robiliście, bo wiem, że są wśród nas bibliotekarze, którzy bardzo dużo już zrobili, ale są też tacy, którzy jeszcze nie rozpoczęli tak wielu działań i na pewno te poprzednie inspiracje będą dla nich też cenne i tym się zainspirują. A jeśli chcielibyście czegoś więcej, to pomyślałam sobie, że moglibyście się zainspirować taką grupą na Facebooku. To jest grupa Escape Room w edukacji, gdzie Ksenia i Wojtek, dwóch niesamowitych zupełnie nauczycieli, prowadzi taką grupę pokazującą i promującą, propagującą robienie ciekawych lekcji, tak zwanych escape roomów. I wyobraźcie sobie, że w chwili obecnej te escape roomy, czyli takie pokoje zagadek, zostały przeniesione do sieci. I oczywiście na tym profilu Escape Room w edukacji są pomysły, jak zrobić taki escape room edukacyjny. Czyli jak zrobić matematyczny, ortograficzny, czy jakikolwiek inny związany z podstawą programową. Natomiast myślę, jestem przekonana, że bibliotekarze umieliby na podstawie takiego scenariusza przerobić taki escape room na escape room literacki na przykład. Chętnie bym do takiego online'owego literackiego escape roomu zajrzała. Także polecam Wam tą stronę na Facebooku, Escape Room w edukacji i tam już jest chyba 20 gotowych escape roomów, które dzieją się w internecie, czyli w świecie online. Okej, więc to taki pomysł dla Was. Ale kolejny. Możliwe, że też w to wierzę, że macie takie zasoby, którymi moglibyście się podzielić. Jak wiecie, nauczycielom w tym czasie jest bardzo trudno. Bardzo wielu nauczycieli pracuje o wiele, wiele dłużej, więcej, starając się przygotować ciekawe materiały dla swoich uczniów. Więc jeżeli chciałabyś, masz takie zasoby, możesz zrobić jakieś lekcje związane z lekturami, ale może jesteś dobry z chemii, to może jakieś pokażesz zasoby, które ma biblioteka związane z chemią, z matematyką, z jakimiś innymi działami nauki. I tak sobie myślę, że mogłabyś nagrywać materiały wideo, podcasty, może tutoriale, a może lekcje dla małych dzieci, dla przedszkolaków. Po prostu możesz pomagać w jakiś sposób edukacji, pomagać nauczycielom, ale też sobie myślę, że do Twojej biblioteki przychodzili nauczyciele, przychodzili szczególnie z klasami młodszymi i że Ty ich znasz, znacie się lokalnie, że możesz skontaktować się z takim nauczycielem i spróbować wspólnie stworzyć jakieś materiały. Zapytać go, czy potrzebuje pomocy. I w jakiś sposób wykorzystać swój czas do pomocy właśnie nauczycielowi. Kolejna taka myśl. Zastanawiałam się, że organizujecie w bibliotece mnóstwo imprez, które dzisiaj nie mogą się odbyć. I taką imprezą, którą kochały moje dzieci, jak jeszcze były małe, to była noc w bibliotece, noc z Andersenem. I no, dzisiaj nie może się odbyć taka noc, nie możemy przyjść do biblioteki, nie możemy się tam spotkać. No ale zastanawiam się, ciekawa jestem Waszego zdania, czy taka noc w bibliotece online mogłaby się odbyć? Czy zorganizowanie tego w nocy, dzieci w domu, ty bibliotekarz
chodzący po zakamarkach biblioteki, pokazujący im różne miejsca w tej bibliotece, czy zrobić jakąś taką zabawę z duchem. Coś, co robiłeś dotychczas z dziećmi, ale teraz zrobić to online. To taka myśl. Zastanawiam się, czy to byłoby możliwe. Czy ktoś, może ktoś z Was już to robi? No i klub czytelnika. Macie, prowadzicie kluby czytelnika. I w jaki sposób w tej chwili prowadzić je dalej? I o tyle, o ile kluby czytelnika skierowane dla osób, które nie są wykluczone cyfrowo, nie są wielkim wyzwaniem. O tyle myślę sobie, jak dotrzeć do osób, które nie mają internetu. Jak połączyć się z nimi, jak zadbać o ich potrzeby, jak zadbać o nich właśnie wtedy, kiedy zostali pozbawieni często tego, co było ich chlebem powszechnym, odwiedzali Was codziennie, to byli Wasi najwierniejsi klienci, najwierniejsi czytelnicy. W jaki sposób zorganizować spotkanie? Czy przez hangouta, czy po prostu w jakiś sposób telefonicznie? Czy kontaktować się z nimi indywidualnie? Myślę, że warto też myśleć o tej grupie osób wykluczonych cyfrowo. Czy tradycyjny list byłby rozwiązaniem? Myślę, że też może nie do końca, dlatego że przesyłki pocztowe też są dostarczane w tej chwili z wielką, wielką ostrożnością. No więc jest to bardzo duże wyzwanie, tak? Jak utrzymać kontakt, jak zachęcać i podtrzymywać relacje z seniorami. Okej. I tak powolutku widzę, że zbliżamy się do końca. Podsumowując, chciałabym właśnie na to zwrócić uwagę, że zachęcam Was do tego, żebyście byli aktywni, żebyście angażowali swoich uczestników, swoich czytelników w rozmaite akcje. Jeżeli sami nie wymyślacie nowych akcji, wcale nie musicie. Przyłączcie się do jednej z wielu, która jest organizowana. W wcześniejszych slajdach pokazywałam, co to może być. Warto wiedzieć, że jak wyszukiwać różne akcje społeczne poprzez w mediach społecznościowych, na Facebooku hashtagujemy, czyli umieszczamy hashtag przed pewnym sformułowaniem i w ten sposób śledzimy rzeczy, które się dzieją sami. Kiedy ohasztagujemy nasze wydarzenie, to wydarzenie będzie mogło być częściej wyszukane przez osoby, które szukają informacji. I na przykład takimi hashtagami, którymi warto się dzisiaj posługiwać, to biblioteka online, zostań w domu, czytaj książki, czytam w domu, biblioteka zdalnie, albo nie zostawiam czytelnika. Okej. No to kończąc ten webinar, chciałam Was zapytać, czy jesteście gotowi na jakąś zmianę, żebyście teraz przez chwilę zastanowili się, pomyśleli, jaki będzie Wasz pierwszy krok. Czy coś z tego, co tutaj dzisiaj prezentowałam, Wam się szczególnie spodobało? Czy zainspirowaliście się? Czy pojawił się taki pomysł, tak ja zrobię taką akcję
tak, zakładka, pokaż swoją zakładkę. Zachęcam do tego, żeby zacząć od małych rzeczy. Jeśli jeszcze do tej pory nie kontaktowałaś się, nie kontaktowałeś się ze swoimi czytelnikami. Ok. Chciałabym Was teraz zapytać i chciałabym tutaj też przywołać Olę po to, żeby śledziła to, co dzieje się na czacie. Chciałabym Was zapytać o to, czego chcielibyście więcej. Dlatego, że ten webinar jest takim wprowadzającym, podstawowym, pierwszym webinarem i naszymi założeniami jest to, żeby tych webinarów było dla Was więcej, ale też nie chcemy zgadywać, co Wam by mogło być potrzebne, tylko prosimy Was o to, żebyście nam w komentarzu dali znać, czy chcielibyście więcej narzędzi, czyli na przykład takich narzędzi, które pokazują, jak zrobić plakat, czy szybko postawić jakąś stronę internetową dotyczącą jakiegoś działania. A może punkt drugi, chcielibyście więcej zobaczyć miejsc takich w sieci, skąd czerpać zasoby, na przykład na wolnych licencjach, tak? A może chcielibyście więcej informacji o prawie autorskim w bibliotece? Wtedy wybierzcie trójkę. A może więcej pomysłów, jeszcze więcej pomysłów na działania online? I poproszę Was, żebyście w komentarzu zostawili jeden z tych numerków, 1, 2, 3 bądź 4. Ok, ja tutaj nie widzę, ale wierzę, że te odpowiedzi spływają. Tak, ja się świetnie, też włączyłam. Bardzo teraz Wam dziękuję. Mówię, 489 jest uczestników. Ok, widzę, że wybieracie więcej niż jedno. Ola będzie miała w takim razie nie lada zadanie, żeby wybrać. Super. Bardzo Wam dziękujemy. Patrzę na to, co odpisujecie, ale jest to tak bardzo, bardzo różnie macie. Okej. Ale będzie to na pewno dla nas pomocne przy decydowaniu się na kolejny webinar i bardzo Wam dziękuję za odpowiedzi. Kończąc, bardzo chciałabym podziękować kilku osobom, z którymi mogłam porozmawiać przed tym webinarem. Jest to Ola Czetwirtyńska, Aneta Siejka, Ania Gawrońska, Monika Szmichel-Zarzeczna i Ewa Szczerkowska. Część z tych osób, które wymieniłam, to są bibliotekarki, które bardzo, bardzo pomogły mi w tym, żeby zrozumieć też Wasze potrzeby i sytuację, w jakiej obecnie się znajdujecie. I kończąc, ja po prostu serdecznie Wam dziękuję za uczestnictwo. Dzięki, Wiolu, wielkie. Tutaj odpowiadając na pytania, jak nas znaleźć po tym webinarze i gdzie będziemy rozsyłać informacje. Po pierwsze, wyślemy do wszystkich maila z takim cyfrowym zaświadczeniem i tam od razu też umieścimy pytanie, taką prośbę o zgodę na przesyłanie więcej informacji na temat kolejnych webinarów. Jeżeli Państwo taką zgodę wyrazicie, to już zostaniecie z nami w kontakcie i będziemy rozsyłać informacje. Widzę, że z tych propozycji Wioli właściwie wszystkie wydały się interesujące, więc mamy nad czym pracować. Mam nadzieję, że do zobaczenia w związku z tym po świętach.